słuchaliście, Ryszard Wieczorek. Dramaturgią można było oddzielić kilka chyba spotkań. No, widzę, szczęśliwy pan. Tak, no można. Człowiek już jest tyle w piłce, można tylko współczuć gospodarzom, bo tak to w sporcie bywa. Mecz był naprawdę dobry, jak na tą porę sezonu, jak na warunki drugoligowe. Naprawdę widzieliśmy otwarty mecz, dwa zespoły chciały grać w piłkę. Ja muszę powiedzieć, że takie wejście w mecz, jak dzisiaj mój zespół, to chyba w tym sezonie nie mieliśmy. Graliśmy świetną piłkę, w konsekwencji tego były bramki. Oczywiście jesteśmy jeszcze mało doświadczonym zespołem i daliśmy sobie bardzo szybko odbić gospodarzom. I to na pewno jest do poprawki, ale w przekroju całego meczu czy dogrywki muszę powiedzieć, że mieliśmy dużo większą kontrolę nad tym, co się dzieje na boisku. Gospodarze prostymi środkami, tak też bramki strzelali, czy z rzutu wolnego, czy z druga bezpośrednie zagranie w pole karne. Błąd w komunikacji między bramkarzem i obrońcami i się stało. No, karne to loteria, dużo nerwowości. Oczywiście zrobiliśmy jeszcze duży taki, myślę, mentalny krok z krakowiakiem do bramki, bo myślę, tu nie chodziło tylko o to, czy Michał jest słabszym czy lepszym bramkarzem, czy Kraki jest lepszym czy słabszym bramkarzem. Tu chodzi o wojnę psychologiczną, o taką grę na boisku. Jesteśmy też aktorami, musimy wywierać presję. Myślę, że to, że Kraki wszedł, oczywiście świetnie obronił pierwszy rzut karny, no to też miało wpływ na to, jak te karne się potoczyły, bo to już nie umiejętności grają, tylko gra głowa, są nerwy. Już za chwilę, za 5 minut musicie myśleć o sobocie, jednak z Kra Częstochowa. Tak, no fajnie się złożyło, bo patrząc na to, jak były poukładane pary półfinałowe, no to wydawało się, że przynajmniej na papierze i wydawało się, jeśli chodzi o faworytów, to i Chojnice i Wigry były tymi faworytami, te zespoły, i wydawało się, że to między nimi rozegra się finał. No niestety, albo stety dla piłki, to jest właśnie na tym polega urok tej dyscypliny. No gramy ze Skrą, no i przez to, że dzisiaj wygraliśmy i Skra wygrała, gramy ten finał u siebie. To też jest bardzo ważne w kontekście tego, jak na co nas stać w tym sezonie i jak możemy ten sezon dobrze podsumować. Szybkiej regeneracji życzymy, no i powodzenia. Dziękuję wzajemnie. Trener Suwalski Wigier, Dawid Szulczek. Panie trenerze, brutalna ta piłka nożna. No, co do samego meczu, to mecz był taki wyrównany, źle się dla nas rozpoczął, bramka po rykoszecie. Druga też z takiego karnego, gdzieś tam po zblokowaniu uderzenia. Mieliśmy dzisiaj taki niefart w tych sytuacjach. Wyciągaliśmy ten wynik, mecz się mógł zakończyć dwie strony, bo mieliśmy dosyć sporo sytuacji później, ale w samej końcówce Kalisz też miał dwie bardzo groźne. No, seria jedenastek. Myślę, że dzisiejszy dzień jest taki, że nie ma za dużo co do gadania. Taka najbardziej smutna konferencja, na jakiej byłem, i musimy to po prostu przetrawić, zaplanować przyszły sezon, przygotowania, transfery, zmiany kadrowe. No i trzeba podjąć rękawice w kolejnym sezonie, żeby wrócić do pierwszej ligi. Zatrzymam się przy rzutach karnych, które jednak były kluczowe. Nie pan typował strzelców, tylko zawodnicy sami siebie wytypowali do tej serii. Dlaczego? Tak, bo po 120 minutach grania i przy dużym zmęczeniu trudno, żeby trener narzucał piłkarzom. My oczywiście wcześniej już mieliśmy i turnieje, i no, mieliśmy treningi, wiedzieliśmy, co robić, natomiast zupełnie inaczej jest, kiedy się to robi po treningu, nawet jeżeli jest jakaś stawka, zupełnie inaczej jest, kiedy jest to po 120 minutach grania na koniec sezonu, w momencie, kiedy jeden strzał może decydować o tym, czy się gra dalej i można walczyć o pierwszą ligę, czy się nie gra. I jest to zupełnie co innego. Takich warunków nie da się odwzorować na treningu. I piłkarze sami muszą wiedzieć, czy w danym momencie się czują na siłach, czy nie.
My oczywiście mieliśmy swoje sugestie co do strzelców, ale stało się tak, a nie inaczej. To mogło się potoczyć w dwie strony. Wiem, że za wcześnie, za szybko, ale chcemy to wiedzieć, panie trenerze, co dalej przede wszystkim. Pan ze sztabem zostaje, ciągniecie ten wózek dalej, będą duże zmiany personalne? No ja podpisałem kontrakt na 2 lata i już wtedy mówiliśmy, że to jest plan 2-letni. Wiedzieliśmy, że ten pierwszy sezon ma być takim sezonem przejściowym. W ciemno bralibyśmy to, że gramy w barażach, więc ten wynik był ok. Natomiast chcieliśmy w tych barażach już w tym pierwszym sezonie powalczyć. A drugi sezon, no wiadomo, że to wszystko też jest uzależnione od finansów. Jeżeli będziemy mieli podobne finanse, jakie były w tym sezonie, to jesteśmy w stanie zbudować drużynę, która ten awans wywalczy. Jeżeli te finanse będą mniejsze, no to zadanie będzie trudniejsze i no niestety tak piłka funkcjonuje. Oczywiście trudniejsze nie znaczy, że nie do wykonania, no ale wiadomo, że jeżeli ma się więcej pieniędzy, to można zakontraktować lepszych piłkarzy. Jeżeli się tych pieniędzy ma mniej, to trzeba szukać więcej takich perełek. I myślę, że Wigry powinny być taką drużyną, która ma kilku zawodników bardzo ogranych, doświadczonych, którzy właśnie w takich momentach, w takich meczach potwierdzają swoją jakość i potrafią te mecze przechylać na swoją szalę i powinni dalej iść w kierunku takim, że gra też sporo młodych zawodników, którzy robią progres i myślę, że ten sezon pod tym kątem był całkiem dobrze skrojony. Ostatnie pytanie. W przyszłym sezonie będzie trudniej awansować do pierwszej ligi niż w obecnym, bo wiemy, kto zagra w przyszłym sezonie w tej drugiej lidze, między innymi Ruch Chorzów. Na pewno bez GKS-u Katowice i Górnika Polkowice, jeśli chodzi o czołówkę, no to wiadomo, spada GKS Bełchatów, więc jest tylko jeden spadkowicz. Natomiast Bieniaminkowie są bardzo mocni, bo i Ruch, i Radunia, i Wisła Puławy to kluby, które mają przede wszystkim dobre kadry i mają finanse, też pewnie się jeszcze wzmocnią. Na pewno też cały czas Stal Rzeszów, Motor Lublin, te kluby, o których się ciągle mówi, Chojniczanka tak samo, bo w tym roku nie zrobiła. Więc myślę, że skala trudności będzie podobna. Dobrze, no to kiedy zaczynacie przygotowania i kiedy kadra? 30 czerwca zaczynamy przygotowania. Plan już był podany wcześniej. To wszystko jest i na stronce, już na 90 minut też. Mamy wszystkie sparingi rozplanowane. Jeśli chodzi o kadrę, to priorytetem jest dla nas to, żeby kluczowi zawodnicy u nas zostali. Mam nadzieję, że jak najwięcej z nich dogada się z nowymi kontraktami na przyszły sezon i będziemy mogli kontynuować pracę. Między innymi dlatego, że mieliśmy dużo dobrych momentów w tym sezonie, a brakowało nam czasem zdrowia i myślę, że jak w tym aspekcie też będzie lepiej w przyszłym sezonie, to tych punktów będzie więcej, jak tych punktów będzie więcej niż 60, teraz były 2 mecze więcej, więc powiedzmy, że 64 może w przyszłym sezonie dadzą awans i trzeba celować w to, co mówiłem przed sezonem, czyli około 20 zwycięstw. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy tworzą to społeczeństwo naszej rodziny wigierskiej. Mówię o wszystkich, tak jak my jesteśmy bezpośrednio na boisku, ale też mówię o ludziach, którzy są na trybunach, o tych wszystkich ludziach, którzy wykładają swoje pieniądze i dobrze nam życzą, tak jak chociażby całe miasto Suwałki, nasi kibice, zarząd i wszyscy nasi sponsorzy. Podziękowania też dla moich członków sztabu i dla naszych piłkarzy, bo mimo tego, że ten sezon zakończył się no źle, to naprawdę dużo serca włożyliśmy i biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało w pierwszym tygodniu, jak tu przyszedłem, a jak to wyglądało teraz na koniec, to stworzyliśmy prawdziwą rodzinę i drużynę. Dziękuję.